dzisiaj powtarzamy spektakl Materia, którego premiera mieliśmy 4 lata temu. Jest to spektakl taki właśnie widowiskowy, energiczny, połączony ze światłem UV i z bodypaintingiem. Drugi spektakl jest bardziej emocjonalny, nawiązujący do transplantacji, gdzie chcemy pokazać, jaki jest problem odnośnie transplantacji u nas, no nie tylko w Polsce, ale jak to jest ciężki problem w ogóle z przeszczepami u nas w naszym właśnie kraju. Do występu jest ciężko, jest dużo prób, musimy się pomalować, więc jest to czasochłonne. No i działamy razem, więc jest też dużo zabawy przy tym. Jestem tu z przyjaciółmi i zawieram nowe kontakty. I tak samo występ na scenie jest bardzo ciekawy, stresujący, ale daje mobilizację, więc się cieszymy wszystkie razem. Co mi daje występowanie? Na pewno rozwija mnie pod względem umiejętności teatralnych, tanecznych. No, na pewno pozwala mi to na walkę ze stresem. Bo nie ukrywam, przed występem, kiedy trzeba wszystko ogarnąć, jest naprawdę to stresujące. Spektakl był niesamowity, bardzo duże emocje i historia, która po prostu była przekazywana przez to. No, mnie się niesamowicie podobało.